Pamiętasz, że tu jestem? Pamiętam, pamiętam. Ale przepraszam. Wywiad mieliśmy. Ile można na ciebie czekać? 3 lata. No dobra, to powiedz mi w takim razie, skąd się wzięła metka, anegdotka, że jesteś aktorem wszystkich teatrów? W ilu teatrach grałeś ostatnio? Tak. W teatrach, wiesz co, no tak. No, liczymy, jakby... po kolei, wymieniaj. Od kiedy? Od początku, od zarania? Nie, no w ostatnim roku. A, w albo w ostatnich 2 latach, bo to chyba jakoś tak... Pamiętam, że no, wiesz co, no, dużo tych, się ich zebrało. Tych teatrów jest sporo, no bo ja zaczynałem w Łodzi, czyli był najpierw Teatr Nowy, najpierw Teatr Studyjny, studencki, później Teatr Nowy, później Teatr Jaracza, później Teatr Dramatyczny w Warszawie, Teatr Narodowy, Teatr Inka też w międzyczasie, bo zrobiliśmy z Moniką i z Pawłem w koprodukcji z Teatrem Łaźnia w Krakowie. W międzyczasie jeszcze był Teatr w Kaliszu Bogusławskiego. Później był Teatr Powszechny i teraz jest Teatr Rozmaitości. No i gdzie ci było najlepiej? Wszędzie mi było dobrze. Wiesz co, te miejsca jakby to był to taki moment chyba, ja też chyba tak nie chciałem się zatrzymywać. Tak sobie myślałem, że jeżeli mam okazję i możliwość tego, żeby sprawdzać różne miejsca i sprawdzać zespoły ludzi, konfiguracje ludzkie i tak dalej, no to sobie jakby miałem na to możliwość, bo to nie każdy ma taką możliwość. Akurat miałem takie szczęście, więc wiesz, robiłem to po prostu, no, zmieniałem. I szukałem po prostu takiego miejsca, w którym bym czuł się dobrze po prostu. No. Grasz w Rozmaitości, w Teatrze Rozmaitości. Tak. Drzewo opadłe z liści. Tak. Zawsze było tak, że jak się grało drzewo, to był obciach. A ty grasz jeszcze drzewo opadłe z liści. Weź, powiedz to, o co chodzi. I robię to z dumą. I robisz to z dumą. O co chodzi? No bo słuchaj, jest taki spektakl Fantazja Anny Karasińskiej, którego ty oczywiście nie widziałaś. Nie musisz się przyznawać, że ja tego nie widziałam. Jeszcze nie widziałam. Jeszcze nie widziałam. Nie, no jest taki spektakl. I tam gram takie drzewo, no po prostu. Spektakl wygląda tak, że wszystko właściwie wydarza się w wyobraźni, czyli na scenie są po prostu aktorzy ubrani tak najbardziej w taki neutralny, sauté sposób. Można by powiedzieć, że prywatny, ale to zawsze tak prywatnie, no tak dziwnie to brzmi. No właśnie mój tata dzisiaj pytał o to, czy gracie w prywatnych swoich ubraniach, czy jednak nie, bo nie wynika ze zdjęć przynajmniej. No właśnie, to jest ta zmyła, ale nie, no gramy w takich, to są kostiumy, to kupili nam. To nie jest tak, że ja przychodzę i z ulicy. To nie tak, jak że ja w swoim swetrze wychodzę i gram, no nie ma, to jeszcze takich sytuacji nie ma. Chociaż pewnie zdarza się czasami tak. Jak jest bieda, jak nie ma pieniędzy na spektakl, to wtedy trzeba łatać tak, dziury. W etiudach najczęściej jest, prawda, że dzwoni tam. Są takie etiudy, czyli takie krótkie filmy szkolne, w których biorę udział czasami. No właśnie dzwoni zawsze kostiumograf. Słuchaj, a masz tam może takie czarne spodnie i białe buty? No i aby zrobił zdjęcie? No i tak właśnie się robi zdjęcie i później gra się w tym, co się ma.
No ale tutaj tak jest, że, bo za bardzo odchodzę od tematu. A tutaj jest tak, że wiesz, że po prostu sobie jest taki świat wyobraźni i Ania czyta nam różne, ponieważ ten spektakl, on ma swoją taką bardzo płynną formę, tam się ciągle wszystko zmienia, zmieniają się te zadania, zmienia się struktura tego spektaklu, zmieniają się, ponieważ ona czyta nam zadania, ról, które my mamy na żywo dla publiczności odegrać. Tylko że to są, jakby to nie, my tam nic nie mówimy. To jest po prostu, my gramy tylko pewne stany, pewne postaci. Pewne no dobra, emocje. No i poczekaj, no i teraz no i masz zagrać drzewo opadłe z liści. I jak ty to grasz? Mam ci to pokazać? Oczywiście. No wiesz, rzecz polega na tym, że ten spektakl jakby wydarza się w wyobraźni, naszej, bo tutaj akurat przy tym spektaklu jest tak, że widz i aktor dokonuje tej samej jakby pracy. To znaczy, że ja dostaję zadanie, muszę je wykonać, muszę sobie wyobrazić drzewo opadłe z liści. Trochę jak... Ja właśnie sobie to wyobrażam no, teraz, tak. Jak ty opadasz z liści. I widz sobie to wyobraża. I ja sobie to wyobrażam, ale zarazem jakby wchodzimy w stan tego drzewa, to znaczy wyobrażamy sobie to drzewo, prawda? Wyobraź sobie, że jesteś drzewem opadłym z liści. Wyobrażam sobie, że gubię włosy, tak możesz się czuć drzewo. O, na przykład. O właśnie, super. No to jest bardzo fajne. No i dokładnie, bo ten spektakl jest właśnie po to, żeby jakby on uczy pewnego... uczy, to może za dużo powiedziane, ale... zwraca uwagę, czy przekierowywuje twoją uwagę na empatię, nie? Czyli po prostu na to, żebyś zobaczyła drugiego człowieka, czy żebyś sobie wyobraziła, bo tam są nie tylko właśnie ludzie, ale też drzewa, rośliny i tak dalej. Czyli żebyś po prostu sobie wyobraziła, jak się ma to drugie. To drzewo opadłe z liści. Drzewo, ten pies, ten człowiek. Ten... I tam są bardzo, tam jest cała taka, wiesz, plejada tych. Od tego, który zamazuje po prostu, wiesz, rozkłady jazdy na przystankach autobusowych, po tego, który... Że możesz po prostu sobie wejść na chwilę, jakby wyobrazić sobie, kim ta osoba jest, jaką ona ma motywację, co z czym to się je. No tak najprościej mówiąc, wiesz, no co ja tu wziąłem. A dlaczego, jak kiedyś gadaliśmy, powiedziałeś, że to nie jest spektakl dla polskiego widza? Wiesz co, no... nie, to może przesadziłem. Przepraszam. Nie, raczej sobie myślę o czymś takim, że zmienia się teraz bardzo jakby... percepcja. Polski widz jest przyzwyczajony do tego, że przychodzi, ogląda, przychodzi i ogląda, że coś dostaje po prostu. Najczęściej to jest jakaś historia. No teraz to się już bardzo zmieniło. Teraz bez sensu powielać taki stereotyp i opowiadać ciągle, że w teatrze jest jak jest, bo jakby już dokonał się pewien postęp. Ale to jest spektakl, który polega na tym, że właśnie widz musi też wykonywać pewien wysiłek. To znaczy musi sobie też wyobrażać. No i jakby bez tego takiej podstawowej jakby postawy, nie wiem jak to nazwać, bez takiego podstawowego zaangażowania, o może tak, jakby ten spektakl się nie udaje, no bo tam nic nie zobaczysz, tam się jakby nic nie wydarza spektakularnego. To jest jakby takie przeżycie wewnętrzne, to znaczy ten spektakl jest dla tych, którzy jakby chcą coś przeżyć i są w stanie być gotowi i otwarci na to, żeby się jakby otworzyć, wyobrażać sobie i podążać jakby za tymi hasłami, które tam po prostu są rzucane. No więc dlatego jakby w tym sensie może tak pomyślałem, że to nie jest dla polskiego widza, ale jakby moje doświadczenie teraz jest zupełnie inne, to znaczy, że ludzie w to bardzo wchodzą i oni w ogóle też jakby nawet czasami chyba za bardzo. A co to znaczy za bardzo? No wiesz co, że czasami na przykład jak są te śmieszniejsze fragmenty, to ludzie strasznie się śmieją i w ogóle jakby też ja to widzę, odczuwam, że w ogóle jest taka ogromna potrzeba tego, żeby się śmiać. W teatrze. To jest coraz częściej, że nawet jak teraz gramy uroczystość, to widzę, że takie momenty, które są jakby dosyć trudne, to ludzie się tam śmieją jakby, nie? To znaczy, że ewidentnie jakby, nie wiem, może jest taki czas, że ludzie potrzebują się śmiać i wtedy trochę te momenty takiej refleksji, czy czegoś, czy smutku, czy tego, żeby się na chwilę jakby zatrzymać, one trochę znikają, no bo widz jest ciągle w takim, dawajcie więcej, dawajcie więcej.
Słuchaj, a ty na Wojnie i Pokoju rzucałeś krzesłem w widza? Nie, nigdy. Nigdy nie rzucałem krzesłem w widza. A kto tam się bulwersował w komentarzu, że dobrze, że żyje? Bo tak? Nie trafiłeś? Naprawdę? No? Nie. Kiedyś ja wszystko stalkuję na Facebooku. Kiedyś spadł taki wielki snopek. Ponieważ Mirek Kaczmarek zrobił takie wielkie snopy. Będą stały. No i będą stały tak, że tam ktoś się oparł. No i to spadło niestety, ale na szczęście nikomu nic nie spadło ze sceny. Sturlało się ze sceny. Ogromny, wielki taki. Przycisnęło tam jakiegoś widza i tyle. No, pojęczał A chwilę. Potem takie nagłówki. Snopsiana zemdlia w teatrze. Snopsiana, no tak. Są różne historie smutne, przykre, tak. No a ty miałeś jakąś taką historię właśnie? Smutną? No ty smutną, no to ja wiem, że ty miałeś różne historie, jak na przykład grzebałeś ludziom w torebkach na jednym spektaklu. Tak. No to właśnie, było... no to opowiedz o tym, jak to się dzieje, że podchodzisz do widza i grzebiesz komuś w prywatnej torebce. No na początku mieliśmy straszny opór. To było naprawdę, to było wiesz, teatr współczesny nie zna granic, cytując klasyka i... A to było trudne, ale później, jak żeśmy się już rozhulali tam, bo akurat nie robiłem tego sam, tylko z dwiema koleżankami moimi serdecznymi, no to później to już, wiesz, to nie było końca tych kradzieży różnych. A to, co ludzie noszą w torebkach, o jest. To tylko poczekaj. Od hełmu niemieckiego. Poczekaj, to zanim pójdziemy do zawartości, trzeba powiedzieć, o jakim spektaklu mowę. Chodzi o spektakl W imię Jakuba S. w Teatrze Dramatycznym w Warszawie Moniki Strzępki. I powiedz, z jakiego powodu brałeś ludziom torebki i w tych torebkach grzebałeś? I co ty w tych torebkach znajdowałeś? Bo to jest też ciekawe. Co ludzie noszą w torebkach, jak przychodzą do teatru? No ja, wiesz co, dlaczego? Dlatego, żeby po prostu byłem biedny. Potrzebowałem pieniędzy. Taka była ta postać, takiego widoka, no, biednego, wiesz. Uwikłanego po prostu w ten system kapitalistyczny, kredyt, brak pieniędzy, brak perspektyw, chodzenie, wiesz, na tym, na sznurku u prezesa korporacji. No i tam była taka scena, że w końcu on się buntuje i mówi, dobra, ktoś mi pożyczy 200, nie, nikt mi nie pożyczy, no to w rozpaczy mówię, to zaraz zacznę was okradać, no. No i się zaczynała akcja, że myśmy faktycznie w trójkę z Anką Kłos-Kleszczewską i Klarą Bielawką do tych widzów wyrywaliśmy torebki. No i na tym polegał cały performance, że wyjmowaliśmy z tych torebek pieniądze najczęściej. No ale faktycznie ludzie różne rzeczy noszą. Na przykład był pan, który miał hełm niemiecki. Nikt nie wie, o co chodzi do tej pory. Kiedyś była też smutna historia, która troszkę mnie wtedy jakoś tak powstrzymała. To znaczy, że wyjąłem, myślałem, że to jest portfel, a to się okazało, że to był taki do... Glukometr. Glukometr, tak, do mierzenia cukru. No i ta pani tak powiedziała, proszę tego nie wyjmować. I wtedy tak już zrozumiałem, że to nie są żarty. Ale najczęściej ta scena była taka, wiesz, bardzo entuzjastycznie przyjmowana. Myśmy zawsze tam, bo to była końcówka pierwszego tego, więc zawsze tam były brawa i w ogóle ludzie się śmiali. Jak prosiłeś o pieniądze, chętnie dawali? Tak, były takie, że ludzie sami dawali. No ale tak dawali 10 zł, no to wiesz. To... Nie nawet wyżyjesz. Na kawę, w Starbucksie nie starczy. Jak się chce, to się dychę na kawę, na zbawiksie zawsze znajdzie. Uh-huh. Jak to było w jednym spektaklu. Jak tak było? Tak było. Teraz w ogóle tak jest, że teatr zmierza w kierunku takiego jakby zaangażowania, czyli takiego wspólnotowego po prostu wejścia w relacje z widzem, że już widz przestaje być tylko jakby obserwatorem. Przynajmniej takie są trendy zachodnie. Wracając do kredytu i wracając do systemu kapitalistycznego, grałeś w Artystach w serialu Moniki Strzępki też i Pawła Dymirskiego. Chłopaka, który jest biednym aktorem, który ma marzenia, ale jest determinowany, jego wybory są determinowane przez to, że ma kredyt, no i musi się jakoś utrzymać. Tak, z grubiej zaczynając, Artyści to jest taki serial, który w jakimś sensie rewiduje perspektywę społeczną na artystę, na rolę artysty, na wyobrażenie artysty.
bo raczej w takim w przestrzeni w rzeczywistości istnieje taki obraz raczej, że artysta to jest celebryta, prawda, plotek, pudelek, chodzi tam, zmienia samochody, żyje po prostu, wiesz, ma dużo pieniędzy i generalnie siedzi na bankiecie. No ale jest też całe grono artystów, aktorów teatralnych, muzyków, filharmoników, ludzi, którzy pracują w operze czy w sztukach wizualnych, malarzy i tak dalej, artystów, którzy jakby nie, w związku z tym, że są artystami, nie mają żadnych z tego profitów wielkich materialnych, a tu opowiadamy historię właśnie takich aktorów, artystów teatralnych, pracujących w teatrze. Rozumiem, ale dziękuję, rozumiem, że... W Warszawie. Dzięki, że no i dookreśliłeś to. Tak. I akurat właśnie Warszawa jest bardzo ciekawym miejscem. Zresztą to, o czym Monika i Paweł często mówili, że teatr też jest takim konglomeratem różnych, spotkania różnych klas społecznych. Że jest grupa technicznych, jest grupa aktorów. Ci aktorzy między sobą też mają bardzo różną hierarchię, bo ktoś jest właśnie gwiazdorem, a ktoś jest aspirującym, młodym, biednym i tak dalej. No więc jakby teatr jest bardzo takim, że tak powiem, taką miniaturą społeczeństwa w jakimś sensie. I to jest fajne, dlatego jest fajnym jakby takim materiałem do opowiadania w ogóle jakby o ludziach, w sensie społeczeństwa. Więc jeżeli pytasz mnie o tego młodego, no to tak, no to jest właśnie też taka figura takiego kogoś, kto jest na takim ciągłym, wiesz, dorobku, kto... Pole utożsamienia się z tym bohaterem jest bardzo wysokie, nie? To znaczy, że to ludzie mogą jakby się utożsamić z takim bohaterem.